Kolizja z udziałem tira i osobówki zablokowała dziś rano centrum Katowic. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W tunelu pod rondem ciężarówka przyhaczyła bokiem Skodę i pojechała dalej. Szuka jej policja, która ma dwa filmy z tego wydarzenia. Jeden z monitoringu, drugi od kierowcy, który był świadkiem tej kolizji. Magda Sincewicz. Dla pani Kasi ta trasa to codzienność. Dzień w dzień zmierza nią do pracy. Tym razem było podobnie. Nie dojechała jednak na miejsce. Małżonka wjechała pod tunel i widziała, że ten kierowca tira jakoś tak dziwnie jechał, zwolniła troszkę. No, za chwilę zaczął zjeżdżać na jej pas, no, zaczęła trąbić, a on dodał gazu i tak przejechał po niej i wyjechał. Uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta była w takim szoku, że samodzielnie nie była w stanie zadzwonić po policję. Na szczęście zrobił to kierowca, który podróżował za nią i widział wszystko. Widział je też inny kierowca, którego kamera w samochodzie zarejestrowała moment kolizji. Film stał się dowodem w sprawie prowadzonej przez policję, która wciąż szuka sprawcy zdarzenia. Policjanci wiedzą już, do jakiej firmy ciężarówka należy. Teraz mundurowi zespołu do spraw wykroczeń wystosują stosowne pisma do właściciela firmy o wskazanie kierującego, który poruszał się tą ciężarówką. Policja podkreśla, że możliwy jest też taki scenariusz, że kierowca ciężarówki nie zauważył, że otarł bok osobówki. Zniszczony samochód na lewecie trafił do autoryzowanego serwisu. Czeka teraz na oględziny. Centrum Katowic było zakorkowane przez kilka godzin.